Witam w Returnal. Rozpoczynamy drugi odcinek. No, wygląda na to, że może nawet seria nam się z tego zrobi. Jeżeli ktoś z Was oczekuje na Mortal Shell, to informuję, że będzie Mortal Shell. Dzisiaj akurat bardziej wjechał vibe na Mortal Shell, ale jak najbardziej na Returnal właśnie. A do Mortal Shell jeszcze powrócimy. Dobrze, mamy komnatę poboczną i są co? Szkodliwe pojemniki, tak? Wszystkie są szkodliwe? Wysoce szkodliwe nawet jest. Aha, czyli potencjalnie, a w ogóle mam jeszcze minus 30 obrażeń broni przy niskiej integralności, tak? Ale jak otworzę pojemnik, to powinienem stracić ten debuff. Prawdopodobieństwo uszkodzenia umiarkowane. Bardzo wysokie. I umiarkowane, bo no właśnie, to jest tak, że to nie jest 100%, że otrzymamy debuffa, ale jest taka szansa. Wiecie co, no ja myślę, że sprawdzimy sobie to. Cenne przedmioty zawiera. Ej, właśnie, można oczyścić używając eteru. Czy to mi się opłaca? W sumie zróbmy to. Dzięki temu oczywiście nie otrzymałem żadnego uszkodzenia. Nieodkryty przedmiot, brak zagrożeń, potencjalne korzyści, standardzik, a zatem sprawdźmy sobie. Alternatywne doładowanie. Udane doładowanie skraca czas odnowienia ataku alternatywnego. Spoko, i to chodzi o to, że jak nam się przegrzeje broń... I o, to jest doładowanie, tak? Swoją drogą otrzymałem teraz achievement chirurgiczna precyzja. I to jest achievement za... W sumie nie wiem za co. Nieważne. Nie wiem, czy teraz gra się wstrzymała, czy nie. Na nagraniu u mnie była wstrzymana w każdym razie. Nie otwieramy kolejnych pojemników, bo nie chcę sobie nabić za dużo szkodliwości. Tego przedmiotu nie zdobędziemy, bo jest bariera nieprzekraczalna dla mnie na ten moment. Straszne w ogóle bęcki dostałem pod koniec poprzedniego odcinka, więc... Trochę słabo widzę powodzenie tej misji. Jak wygląda mapa? Tu byłem i tam mamy objective, tak? Ale musimy iść tym przejściem tutaj. Bo te białe przejścia to jest ścieżka główna, natomiast niebieskie to przejścia poboczne. Przyznam, że... O, jakaś broń. Nieodkryta broń, czy co to jest? Tak, jest to broń paszczomiot, czyli jest to, moi drodzy, rodzaj shotguna. Ale po pierwsze, z tych moich niecałych 2 godzin, które doświadczyłem w Returnal, shotguny mi się za bardzo nie podobały, poza tym to jest shotgun drugiego poziomu. W związku z tym olewam to na razie i idziemy sobie ścieżką poboczną. To jest kolejne zwłoki są. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba klimat Returnal i jak na razie uważam, że gra jest bardzo dobra. Jak to będzie dalej, zobaczymy. Encountered a small life form. Seems docile. It's parasitically attached to my arm. Does not appear hostile. Somehow, it's strengthening and weakening my suit. No i teraz, moi drodzy, pasożyt mają, jak widać, zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. I mamy tutaj opis tego pasożyta. Częstsze znajdowanie pozostałości po wrogach, nie wiem, czy to chodzi o bolid, czy o coś innego, zmniejsza wskaźnik biegłości o 15%. Gdzie tutaj mamy w ogóle wskaźnik biegłości? 85% mamy, ale chyba nie jestem w stanie sobie żadnej legendy niestety ogarnąć. Pasożytów można mieć więcej, trochę kojarzą mi się z faktycznie młodymi obcymi z filmu Obcy. Tylko zamiast do twarzy przyczepiają nam się do ramienia i chyba do innych części ciała później. Czyli trochę taki symbiont, trochę pasożyt.
I tu się nam odblokował teleporter, translokator dokładniej to się nazywa w Returnal i... Obstawiam, że to będzie jakaś walka. Tak, już nawet słyszę wrogów. I niestety to jest poważniejszy wróg. Ale jest tam na dole i to akurat bardzo dobrze się składa, bo możemy sobie go zesnajpić. Oj, ale postanowił, że przyjdzie do mnie. Niestety to, że zaskoczyłem, to był błąd, bo oczywiście straciłem obolit, który z niego dropnął. No i mamy więcej koleżków, ale na szczęście tych słabszych. Odnawiamy się broń, moc specjalna, właśnie to się stało, niestety dostałem hita jednego chyba. No, mój skill w tej gierce jest jeszcze bardzo wątpliwy, zresztą no, sami wiecie, że głównie gram w Soulsy albo Souls-like'i, więc strzelanki nie są moją mocną stroną, ale mam nadzieję, że trochę się tutaj jeszcze wyskilluję w trakcie rozgrywki. No, chyba coś mi się, jakaś adrenalina nabiła, czy coś, nie wiem za bardzo. Okej, okay, no chyba wszystkich mamy pokonanych. A, no to są takie właśnie opcje, że można spaść i... Translokator pozwoli nam się stąd wydostać. Poniszczymy sobie te rośliny, które... Trochę wydają dziwne dźwięki, jakie niszczymy. No póki co żadne nic nie dropnęło, więc to zaczyna powodować mnie wątpliwości, czy coś dropnąć może, ale... Tak mi się wydawało wcześniej. Zresztą po co byłaby ta komnata, jeżeli w niej by nic nie było, nie? No coś chyba... Musi móc z nich dropnąć. Ale na razie nic nie dropnęło. Można też je niszczyć... O, widzicie? Wypadło coś. Może trzeba strzelać do nich. Nieznana istota, czyli mamy kolejnego pasożyta. Dobra, skanujemy. Tym razem dostajemy informację w ogóle, co on zrobi. Zmniejsza skuteczność napraw o 30%, podwaja zasięg zbierania obolitu. Myślę, że mi się to za bardzo nie opłaca chyba. Tym bardziej, że... No właśnie, pytanie, czy mówiąc o naprawach, mają na myśli leczenie się, czyli jakby przywracanie integralności, bo z naprawami to może chodzić o uszkodzenia, kiedy mamy, nie? Czyli jakiegoś rodzaju też debuffy. Nie wiem, nie biorę tego. Na tym polega też ta gra, że trzeba sobie właśnie decydować, co chcemy wziąć, czego nie chcemy brać. Mały Sylfion, no to jest bardzo przydatna rzecz. W tym momencie przynajmniej. Tutaj coś dropnęło z tego większego wroga. Paszczomiot trzeciego poziomu. Sylfionowa żywica. Ta, no to mi nabiło jakby progres w powiększaniu paska integralności. Tam się nie dostanę, bo nie posiadam sprzętu, którego w ogóle jeszcze nie znam nawet. No i mamy poboczną ścieżynę oraz główną, tak? Czy tutaj jeszcze coś można zdobyć? Tak to wygląda jakby... Chociaż nie, to jest na górze chyba, tak? A, jest jednak pod spodem coś. Jest to mały Sylfion, więc po raz kolejny wyśmienijcie. Przejdziemy sobie tu. Translokator i co to jest za ustrojstwo? Nieznane urządzenie. Rekonstruktor. Obce urządzenie do precyzyjnego rekonstruowania złożonych bytów z danego środowiska. I tutaj eter można wykorzystać. No gdybym sobie nie oczyścił skrzyni, to mógłbym to zrobić. Nie wiem, co robi to urządzenie. Prawdopodobnie kiedyś się dowiemy. Czy wy nie macie świecących oczu posągi? Nie macie, nie? Ej, ale coś dropnęło chyba z tego posągu. Co taka jakaś niebieska się zrobiła poświata? Nie, to z mojego karabinu leci takie coś. Też nie wiem, o co chodzi, bo jak widzicie, jak strzelamy, to poza pociskiem lecą też takie właśnie odbijające się od ścian tutaj białe pociski i... Nie wiem, co to jest. Czy to ma nam po prostu jakoś ułatwiać orientację, gdzie nasz pocisk leci, czy... Nie wiem za bardzo. Jeżeli czaicie, o co chodzi, to
Możecie napisać w kalendarzach, w komentarzach. Pierwszy raz nas to chciało pochłonąć. To swoją drogą może też służyć do podróżowania. W sumie nie dostaję obrażeń, teraz musiałem chyba się do paszczy dostać. Ej, zobaczcie, czyli dało się tu wejść jednak. Faktycznie nie mogę tego mostu, znaczy to jest mój domysł, że to jest most. Ale można było się dostać w ten sposób tutaj. I mamy Sylfion, który leczy mnie teraz na maksa. Piękna sprawa. Dotarłem, zdaje się, do jednego bossa w tej grze i było tak, że zjechałem mu chyba całe życie. On w tym momencie przeszedł do drugiej fazy i sobie życie odnowił. Szkodliwy Sylfion. Naprawia umiarkowane obrażenia, ale jest prawdopodobne umiarkowana szansa na uszkodzenie. Ja mam pełnię zdrowia, więc nie ma sensu teraz, abym tego używał. Eter. Eter jak najbardziej bierzemy. Bryła obolitu. Wymagana technologia obcych. No właśnie, nie jestem w stanie tej bryły rozbić na razie, dlatego nie mogę tego obolitu zebrać. Później w grze obstawiam, że będziemy mieli taką możliwość. Rzecz oczywista to już powinna być dla nas. Dobrze, czy ja tutaj mam jakiś klucz? Jeden klucz jest wymagany, ja posiadam dwa, więc możemy sobie wbić. I mamy chyba jakąś kryptę obcych. Ksenofag, trumna istoty rozumnej, stworzona dzięki technologii obcych, często zawiera wartościowe przedmioty. Wow, 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 wow! Paszą won, rzekłem. Na tych latających akurat paszczomiot jest spoko, bo oni bardzo skracają dystans. Ale kurde, nie spodziewałem się tego, że oni wylecą. Aha, tylko przedmiotu żadnego nie było chyba tutaj niestety, a po prostu tylko pułapka. No to spoko. No było napisane, że może zabierać przedmioty, nie że musi. Dobra, zdecydowanie trzeba tutaj się dużo w tej grze ruszać, wtedy nie otrzymujemy tak obrażeń. Dobra, spoko, no teraz chyba otrzymałem hita, ale nawet nie za bardzo nie kontroluję mojego paska integralności, tak, widzę, że faktycznie jakieś obrażenia wjechały. Co tutaj mamy? Kula zerująca, to jest to, co ja mam obecnie, naprawia wszystkie uszkodzenia i gruntowny wzrost, to jest tamten kolec. Myślę, że sobie zostawimy póki co ten przedmiot, który mam. Muzyka też jest klimatyczna w Returnal, naprawdę. A tu z tego ksenofagu wyleciało sporo obolitu. Strzelam w to, bo tam też tak się świeci obolitem, że... Nie! Nie! Fuckens! 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 Dobra, to moi drodzy, bierzemy w takim razie ten tutaj... Sylfion, który ma prawdopodobieństwo uszkodzenia umiarkowane. Zobaczymy, czy uszkodzenie wjedzie. Nie wjechało, ale się uleczyłem. No niestety... Faktycznie muszę powiedzieć, że było to leczenie umiarkowane. Ale niestety, no, ten upadek do lawy w dosyć istotnym stopniu zmniejszył moje prawdopodobieństwo przejścia tego etapu do końca. Tudzież osiągnięcie misji, która polega na znalezieniu sposobu, by zniszczyć zapory obcych. Aha, dobra, mamy jakiś taki etap platformowy. Przestraszyłem się, bo naprawdę cały czas nie pamiętam jeszcze, że taki świecący się bajer na podłodze oznacza, że tam wpadamy. Co to jest? Astroklucz. No to astroklucz jest bardzo przydatną rzeczą i w tej komnacie nic więcej nie ma. Dobrze, czyli ja byłem tam po prawej chyba, tak? No to by wyglądało. Translokator bliskiego zasięgu to jest. Słyszę jakieś dźwięki, jakby tu mieli być wrogowie w okolicy. Ale póki co żadnych wrogów nie widzę. Tam na prawo byłoby się fajnie też dostać.
pionowa żywica. Brakuje jeszcze jednego paska do podniesienia maksymalnej liczby punktów integralności. No dobra, tam nic więcej nie ma, więc chyba... A nie, tam jest ten translokator jeszcze. Dobra, to jego trzeba będzie użyć. Fuckens. No, widzę, że to wcale nie zadaje takich małych... Aha. Okej, okay, no to by było na tyle w tym podejściu. Bardzo fajne jest to, że za każdym razem, przynajmniej póki co tak było, że za każdym razem jak giniemy, to trochę jest inna cutscenka i coś tam innego się dzieje. Zobaczymy, czy znowu coś mi się przyśni. Okej, to nie był najdłuższy i najbardziej wymowny sen, jaki widziałem, ale zdecydowanie, no właśnie, takie smaczki tutaj w Returnal, chociażby to, że po każdym zgonie jakiś tam sen możemy zobaczyć, czy inną trochę cutscenkę, to jest fajne, bo nie mam przez to poczucia faktycznie robienia cały czas tego samego i jest to też taka, powiedzmy, nagroda pocieszenia, że się umarło. Dobrze, tutaj chyba nic nie ma, co? Nie ma. Ale tu coś się wydarzyło. Discovered a strange device that is already active. It feels alive. I'm not receiving any information when scanning. Monolit chyba postanowił nam coś sprezentować. To urządzenie odblokowuje nowe przedmioty w zamian za eter. Możesz sprawdzić swój postęp na wskaźniku. Gdy światło osiągnie jego szczyt, odblokujesz kolejny przedmiot. Nieznany artefakt. Sprawdźmy sobie. Wzmacniający mechanoid zwiększa efektywność ulepszeń maksymalnej integralności, tak? Okej, okay, i czy co? Czy to teraz mam już jakby na zawsze gdzieś? Artefakty. No, ciekaw jestem, czy te artefakty tutaj będą się zbierać na stałe. Mam nadzieję, że tak, bo brzmi to fajnie. O, mamy granat w pistolecie, spoko. Ale czyli co, czy ja mogę tutaj jakoś ofiarować eter temu monolitowi? Chyba nie. Dobra, mniejsza z tym, lecimy ku dalszej eksploracji. Zarośnięte ruiny. No tak, tak, no to, że ten las się zmienia, to już wiemy z Seleno. Nie udało się zrobić doładowania. No i przy okazji też oczywiście już musiałem dostać hita na ryj. Troszkę obolitu, 5, no to naprawdę, oj. Mamy, moi drodzy, silnego wroga w towarzystwie jeszcze tych pomniejszych, a ja mam póki co tylko pistolet, także widzę, że ta gra potrafi być brutalna. Chyba że mi się wydawało, że widziałem tego większego. No póki co, jak on tu nie przychodzi, no to zawalczmy z tymi małymi. Dobra, teraz udało się doładować. Widzę, że ten pasek do ładowania w przypadku pistoletu jest duży dosyć. Ale jest to uczciwe, bo pistolet też dosyć szybko się przegrzewa. Dobra, dawać mi obolit.
No jednak mocniejszego wroga chyba na razie tutaj nie ma, także... Raczej to jest tak zrobione, że dopiero jak mamy szansę uzyskać jakąś broń, to wtedy pojawiają się potężniejsi wrogowie. Dobrze, co mamy tutaj? Astroklucz. Lecimy z astrokluczem jak najbardziej. Widzę, że astroklucze niestety też tracimy po zgonie, dlatego też mam tylko i wyłącznie jeden. Dobra, tam jesteśmy w stanie się dostać przy użyciu tych macek niezbyt sympatycznych. Eter. Dobra, no eter już widzieliśmy, że jest bardzo przydatny. Co mamy tam? Tam jest jakaś skrzynia? No tam jest skrzynia, ale... Czy tam się da dotrzeć jakoś? Nie widzę za bardzo takiej opcji. Ej, zobaczcie, mamy szyfr ksenoglifu. Ciekawe, czy tylko 10 ich będzie w grze. Bo wyświetliła się informacja 2 na 10, więc no tak by to się zapowiadało. Tu jeszcze jest upadek, chciałbym to sprawdzić. Dobra, kolejny motyw zręcznościowy. Astrokluczyk ponownie w takim miejscu, wie... Wiecie, no będzie sporo rzeczy powtarzalnych, bo to jednak się składają te levele z jakichś tam randomowych rzeczy, które mogą się po prostu pojawić w ogóle w grze. Ale mimo wszystko w porównaniu z wieloma innymi roguelike'ami myślę, że jest całkiem spora różnorodność. Okej, zbadajmy sobie. No to urządzenie już było kiedyś, więc zastanawiam się, dlaczego ponownie mogę je zbadać. W poprzednim odcinku korzystaliśmy z tego przecież. I zwiększono integralność skafandra, ale... Fuckness. Po raz kolejny mnie zaskoczyły te istoty. Dawać mi obolit, dawać mnie obolit! Ej, zobaczmy sobie w ogóle może w bazie danych, jak się ci wrogowie nazywają, co? Kerberona już mieliśmy na samym początku, to jest ten podstawowy wróg. Kerberonyx. Wiecie co, no raczej ja nie będę zapamiętywał tych nazw, nie? Bo naprawdę są po prostu harde. Wypaczony Kerberonyx jeszcze jest. Strixera. To mieliśmy okazję spotykać, ale teraz chyba były te. Lamiadony. Mykomorf jest straszliwą istotą teleportującą się. Zepsuty trójnóg akurat jest banalny, bo go wystarczy raz trafić właściwie. Na razie tyle wrogów, więcej chyba nie ma. Jakbyście mieli ochotę, wiadomo, zastopujcie sobie film, możecie poczytać o tych różnych rzeczach. Tego jeszcze nie było, nie pokazywałem tego po prostu. Bronie też, które znalazłem dotychczas. Przedmioty zużywalne i tak dalej. Przedmiotów zużywalnych jest więcej, jeszcze mamy kulę zerującą, widzę. Artefakty. Musimy je tracić chyba po przejściu, bo to miałem, a już tego nie mam przy sobie. Sygnał transmisji i ksenoglify. To było na tyle i mamy 24 minutę, właściwie dobiega końca, więc jeszcze sporo czasu nam zostało. I co, tu będzie broń? Astroklucza chyba użyłem, w ogóle nie poczytałem co i jak. Okej, weźmiemy sobie paszczomiot, też jest z poziomu zerowego. To jest translokator dalekiego zasięgu, także mnie mało interesuje na ten moment. Biorę paszczomiot po to, żeby wam pokazać jak się go używa. Jak widzicie, sadzi duży damage, aczkolwiek trzeba bliżej podejść. To oczywiście jest in plus w kontekście zbierania obolitu, no bo jesteśmy od razu blisko wroga, którego zabijamy. I
No w sumie powiem wam, że przynajmniej na te Keberony, tak, czy Kerberony podstawowe wydaje się być całkiem spoko paszczomiot. Chyba też paszczomiotem można trafiać większą liczbę wrogów naraz. Pasożyt. Zwiększa wskaźnik biegłości o 20, zmniejsza ochronę o 10%. Dobra, niech będzie. Biegłość chyba zwiększa nam zadawany damage po prostu, tak? Tak mi się coś kojarzy. To jakby bryła obolitu, z której oczywiście nie skorzystamy. Ale ten posąg miał chyba świecące oczy. Nie ten, tylko ten. O, dobra. Dawaj, obolit! O, mamy kolejny szyfr ksenoglifu. 3 na 10. Tego nie zniszczę. No dobra, na mapę trzeba spojrzeć. Coś tam jeszcze będzie... A, to jest na dole, tam. No tak, tylko tego nadal nie jestem w stanie zniszczyć. Więc do tego nie wejdziemy. Mamy też dwa przejścia poboczne. Pierwsze jest tutaj. Jaka mgła. Dobra, obolit. Dziwne są te urządzonka. Duży sylfion, spoko. Mam co do takich bullet stormowych gier jeden zarzut. Znaczy to nie jest zarzut właściwie, tylko taka rzecz, która nie do końca mi się podoba, ale rozumiem, że to tak musi być. Że wiecie, te pociski to są takie jakieś zawsze świecące kule, nie? Jak mamy też bossa, to takich kul po prostu na całej arenie lata mnóstwo. No i wiadomo, to musi być tak zaznaczone, żebyśmy wiedzieli, gdzie w ogóle one lecą, bo w przeciwnym razie byśmy ginęli. Ale no tak wygląda to w moim odczuciu dosyć słabo i to we wszystkich grach. Z gier takich bulletstormowych to grałem jeszcze od Square Enix w Nier Automata. Szkodliwa żywica zajmuje jedno miejsce w ulepszeniu do maksymalnej integralności oraz skażona szkodliwością. Wysokie prawdopodobieństwo. Bierzemy. Obolit znika 1,5 sekundy szybciej. Dobra, no gorsze rzeczy mogły się nam przytrafić. Znowu coś szkodliwego chyba dropnęło. Szkodliwa żywica kolejna. Dobra, bierzemy już. Najwyżej będę miał milion szkodliwości. A, chyba... przy trzeciej albo po trzeciej, tak, następne uszkodzenie jest krytyczne. No i to jest taka kwestia ważna, że lepiej myślę, że tego trzeciego uszkodzenia już sobie nie robić. Minus 30% obrażeń przy niskiej integralności, czyli jak będę miał mało zdrowia, no to będę zadawał też mniejszy damage. Pasożyt utrudniający złotoren, podwaja zasięg zbierania obolitu, no to już mieliśmy w tym podejściu, nie zebrałem tego i podobnie teraz nie zbiorę. Naprawia automatycznie przy niskiej integralności, potrzeba dodatkowego zabójstwa, aby poziom adrenaliny wzrosły. Spoko, biorę to. Brzmi to całkiem fajnie. Szkodliwa żywica, no nie, już nie biorę, ponieważ no trzecie uszkodzenie byłoby, jak już wiemy, krytyczne, więc po prostu wracamy na górę. I mamy jeszcze jedno przejście poboczne tutaj. Warto niszczyć te narośle. O, coś dropnęło. Szkodliwa żywica ponownie. No, nie użyję tego. Dobra, z rekultywatora skorzystamy. Mogę dostać obrażenia, ale... ostatnio zwiększyło mi to integralność, więc wygląda na to, że się opłaca. Ciekawe, co to jest za postać, bo to jest postać w takim skafandrze astronauty też, ale zdaje się, że wygląda jak astronauta z dawnych czasów. Nieznany artefakt, potencjalnie przydatny. To nam chyba dropnęło dzięki temu, że skorzystałem z... jak to się nazywa to urządzenie? Teraz już nam się nie wyświetli. To nie był ksenofag. Złote zawiniątko dodaje 5% do obrażeń broni za każde 200 sztuk niesionego obolitu. Maksymalne 15 wzmocnienie.
Dobra, no jeszcze musiałbym 80 obolitów w takim razie zebrać, aby dostać pierwsze ulepszenie z tegoż artefaktu. Tu byłem, czyli teraz co? Trzeba byłoby iść w prawo i dotrzeć... Tak? Czy... A nie, tu w lewo jeszcze nie szedłem chyba, co? A no dobra, tylko tu mamy barierę obcych, tak? I musimy właśnie znaleźć sposób na to, jak się to otwiera, czyli... Warto by było pamiętać, że jak zdobędziemy opcję niszczenia tych barier, to dobrze byłoby to wrócić. O ile oczywiście uda mi się to zrobić, w sensie, że znaleźć te technologie do niszczenia barier w tym odcinku. Tu nie byłem. Czy mam wystarczająco eteru, żeby skorzystać z tego? Mam 6, a wymagane jest 4 chyba. Nie, 4 mam, a 6 jest wymagane, czyli... Nadal eteru za mało. I jeżeli macie PlayStation 5, to polecam wam doświadczyć na własnej skórze Returnala, ponieważ kiedy gra się samemu, to jest to zupełnie inne doświadczenie. Już nawet teraz, gadając, o widzę, tam się świecą oczy. Nawet teraz mówiąc, czuję się inaczej niż te 2 godziny, kiedy grałem samemu. Ten klimat, powiedzmy, grozy jakiejś tam jest zdecydowanie bardziej intensywny, kiedy gra się samemu. Zastanawiam się, czy to się da otworzyć. Tam jest skrzynia i gdzieś powinien być prawdopodobnie... O, jest. Tego właśnie szukałem. Obolitowy guzik. Nie przeczytałem, nie mam tego nawyku jeszcze, żeby czytać, co tam jest właściwie napisane, i mogłem sobie zrobić kuku teraz, bo to była chyba jakaś taka szkodliwa skrzynia, tymczasem jedno uszkodzenie zostało usunięte. Mamy do wyboru jeszcze karabin tachiomatyczny. Dobra, wiecie co, zostaniemy póki co przy paszczomiocie. W sumie na razie przynajmniej fajnie mi się tym gra, zobaczymy jak będzie, jak się pojawią mocniejsi wrogowie. On teraz tutaj... zaliczył upadek z dużej wysokości. No dobra, to był specjalny skill, nie wiem czy nie trochę zmarnowany w tym momencie, no ale wiadomo. Tak jak mówiłem, paszczomiot na tych wrogów jest naprawdę doskonałą bronią. Co to było? To było chyba coś nowego. Mówię o wrogu, rzecz jasna. Dużo was tutaj. Za dużo. Okej, no i tam mamy niestety wieżyczkę, z którą nic nie zrobię. Mogę tylko i wyłącznie na ten moment unikać i ataków. Co to jest? Zepsuty kalibrator. Dobra, bierzemy to szybko. To było leczenie jakieś. I ty tam jeszcze skrzyni bronisz, tak? Czy mi się wydaje? O, może tędy przebiec jeszcze. Ło! Nie wiedziałem, że takie duże pomniki też można niszczyć. Szkodliwy klucz. Dobra, bierzemy. Biegłość nieaktywna, otwieraj pojemniki. Musimy jeden pojemnik otworzyć, żeby się z tego uleczyć. W porządku, chyba wszystko tutaj jest. Trochę mnie stresuje ta wieżyczka. Pędzimy dalej. No i przed nami sklep, czyli właściwie fabrykator. Co możemy tutaj kupić? Duża fiolka sylfionu, naprawia poważne obrażenia, no to by się przydało. Ulepszony kalibrator też byłby fajny. A na to mnie nie stać. No oczywiście mam perka, który powoduje, że obolit daje mi bonus do obrażeń, ale jednak skorzystam z leczenia. Większe obrażenia, fajna sprawa, ale bez żyćka to my w ogóle nic nie zrobimy. Dobra. Co tutaj? Mam jakieś... Ten ksenobit już był chyba. Ośmiornica na piętrze? Nasi bracia są zerwani. Nasza agonia doprowadza do szaleństwa. Nie możemy powstrzymać niekończącego się cyklu. Paraliżu? Jeszcze nie jest to oczywiście... w pełni doskonałe tłumaczenie, ale dowiadujemy się już więcej niż poprzednio.
A czyli w przeciwieństwie do Seleny, no tych obcych tutaj raczej było więcej. Można mieć tak, grając na początku, wrażenie, że to na pewno wina tych obcych, że tu jesteśmy w tym cyklu i oni są źli, ale wygląda na to, że oni mieli podobne problemy do nas. Dobrze, to jest bariera obcych blokująca główne przejście, więc musimy iść tędy. Mapa się trochę różni, misja pozostaje na razie ta sama. O kurde, dobra. Straszna rzecz, trochę na pałę podbiegłem do tego urządzenia. Sylfią, czyli leczanko. To właśnie Sylfion leczy, a Sylfionowa żywica nabija nam paski progresu integralności. Mówię to, żeby samemu zapamiętywać. Jeszcze gdzieś są wrogowie. Może to by się przydało. Skanowanie otoczenia. Nie wiem, czy to mi wskazuje wrogów. Chyba nie. Na pewno, a tam jest na górze tutaj. Przemieścił się? Gdzie on jest? Na dole teraz widzę ziomeczka. Astro klucz już sobie podniosę, bo czemu nie? Żyj pioseczek, coś z ciebie dropnęło. Ale jeszcze mamy więcej wrogów tutaj, więc... Ej, to duża fiolka sylfionu to jest do użycia. Łe, no to bomba, ja myślałem, że już tego użyłem, a tymczasem... Dopiero będę mógł tego użyć, jak otrzymam jakieś jeszcze sążne obrażenia, ale zobaczmy, co tutaj dropnęło. Kula zenitu natychmiastowo zapewnia maksymalny poziom adrenaliny. Czy jak zamienię... Sprawdźmy. Dobra, zamieniłem i tym samym na szczęście wyrzuciłem na ziemię dużą fiolkę sylfionu, więc możemy sobie teraz użyć tego przedmiotu i podnieść z powrotem apteczkę, no i mega klawo. Dobrze. Zobaczmy, co jest tutaj. Jakaś taka... Wygląda jak kropelka. Mój pies się rozmruczał. Zepsuty kalibrator zapewnia odrobinę biegłości. Tylko, że moja biegłość jest nieaktywna i... przez to też chyba nie mogę tego zebrać. Czyli przydałby się pojemnik. Bardzo by się przydał pojemnik. Dobrze, coś tutaj jeszcze jest po drugiej stronie dokładnie, więc... O kurde, to nie tak miało wyglądać. Tutaj, to będzie chyba obolit po prostu. A, nie, jednak mały sylfion. Czyli krzyżykiem są zaznaczone chyba rzeczy do leczenia po prostu, no ma to sens. Tego nie mogłem zebrać, czyli lecimy ścieżką główną. Fajnie by było, gdyby udało mi się faktycznie wykonać questa w tym odcinku jeszcze. Co tutaj mamy? Paszczomiot też zerowego poziomu. Jakiegoś niskiego poziomu cały czas te bronie są. Ale dobra, no myślę, że wygląda jakby to było bardzo podobne. Otworzę pojemnik i tym samym powróci mi biegłość, także zdecydowanie warto, tym bardziej, że ten pojemnik nie był w żaden sposób groźny. Artefakt potencjalnie przydatny, zbadajmy. Stabilizator obolitu. Upuszczony obolit utrzymuje się 3 sekundy dłużej. Fajnie. I mamy dziennik. No dobra, to już i tak to wiedzieliśmy, bo sami przecież... No mam na sobie pasożyty 2 w tej chwili już, więc no to nie jest żadna nowość. Ale spoko, dowiadujemy się, że poprzednie wcielenie Seleny też już miało okazję z pasożytami mieć do czynienia i okej, tutaj widzę, że jest bardziej hardkorowa sytuacja. Te latające
bariery dobrze by było wcześniej sobie wybić, a potem zająć się tym niesympatycznym kolegą, który ma zdecydowaną tendencję do teleportowania się. Dużo bolitu z niego poleciało. Okej, tu jest kolejny wróg. I co, to wszyscy? No, mówiłem, że paszczomiotem mi się kiepsko gra, a jednak, no, póki co wygląda to bardzo dobrze. Także może jednak paszczomiot powinienem przeprosić. Leczonko. Jak najbardziej. Bierzemy. A to nie byli wszyscy wrogowie. Trochę jak gram w Returnal, to mi się Quake 3 Arena przypomina. Fakt faktem, no jest to zupełnie inny rodzaj gry. W Quake'u spędziłem mnóstwo czasu. I no, miałem swego czasu dosyć, myślę, niezłego skilla w Quake'u 3 Arena, więc może i tutaj strzelankowy skill powróci. Technology that records the past or a visual archive of sorts. The sentients encountered the same hostile fauna. Znaleźliśmy archiwum obcych. Tutaj już byłem. I faktycznie mamy trochę informacji na temat obcych. They built protection. This must have occurred centuries ago. I mamy jeszcze tego typu hologram gdzieś tu chyba po drugiej stronie, tak jest. The fabricators. I've used those. No, fabrykatory, czyli nasz sklep. W ogóle są takie pomniki, które paluchem pokazują. Tak jakby, mam poczucie, jakby to były wskazówki, gdzie mamy w ogóle iść. A jak jest jakaś wskazówka, to oczywiście najlepiej ją zniszczyć, wiadomo. To mnie cały czas fascynuje. To musi być powiązane z tamtym światełkiem i... Kurczę, jak to działa? Wysoce szkodliwy pojemnik. Pojemnik na bardzo cenne przedmioty skażone szkodliwością. Bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Tam jeszcze coś jest, to też jest szkodliwe. Chyba te takie niebieskawe przedmioty są szkodliwe. No faktycznie. Szkodliwy Sylfion. Ja nie potrzebuję leczenia za bardzo teraz. Okej, otwieramy. Bez ryzyka nie ma zabawy. Ulepszony kalibrator zapewnia dużo biegłości. To jest fajna rzecz, ale co ja dostałem? Odniesione obrażenia powoduje utratę obolitu. Zbieraj obolit 100. No dobra, mogło być gorzej. Myślę, że nie ma tragedii. Ale najwyraźniej wygląda na to, że do dalszej części archiwum będziemy mogli przejść przy innym podejściu, no bo na razie nie posiadam przedmiotu, który pozwoliłby mi tam przejść faktycznie. To nie jest szkodliwe i zdobywamy usprawniony pistolet drugiego poziomu. Zakładam, że to jest lepsze od tego paszczomiotu, więc pogramy pistoletem. Chociaż naprawdę paszczomiot jak na razie sprawował się świetnie. Zwracam mu honor. O, tu możemy wejść sobie. I chyba jakieś leczonko będzie, co? Tak jest, Sylfion. I jeszcze leczonko. Widzę, że tam będzie po drugiej stronie. Chociaż ja jestem w pełni zdrowy, nie? Ale nie wiem, czy to nie będzie żywica może. Duża żywica. O, proszę bardzo, faktycznie. Czyli zarówno Sylfion, jak i Sylfionową żywicę możemy mieć oznaczone krzyżykami. Czyli warto, nawet jak mamy pełnię zdrowia, i tak to badać. No tutaj się nie dostanę niestety. Czyli pozostaje nam iść tutaj. Czyli że w tę stronę. I pewnie będą wrogowie, co? O kurde. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem w tej grze. I chyba dobrze zrobiłem, że tu przyleciałem, bo coś czuję, że na tamtą stronę już się nie dostanę, czyli mieliśmy niejako wybór, albo jedna, albo druga. Nieodkryty przedmiot, brak zagrożeń, potencjalne korzyści, czyli sprawdzamy. Kostka danych
chmara nanopijawek. Podłącz do pasującego urządzenia, by trwale odblokować projekt tego urządzenia na kolejne cykle. O, spoko rzecz, czyli domyślam się, że po prostu przy kolejnych cyklach będę miał możliwość znalezienia tego. No, tam nie dostanę się niestety raczej. No bo ja teraz sobie postanowiłem utracić sporo zdrowia. Brawa dla mnie. Ale przynajmniej mam potwierdzenie, że tam to raczej nie dolecimy. That can't be here. No nagle na planecie mamy dom jakiś. Wygląda na dom w stylu amerykańskim. Tak jakby ciągłe zmartwychwstawanie Seleny tutaj było mało pojebane, to stwierdzili, że jeszcze umieszczą tutaj dom Seleny na obcej planecie, nie? Czemuż by nie? Jeżeli ktoś miał wątpliwości, że ta gra ma jakiś tam klimacik grozy, dreszczowca, no to w takim razie wejdźmy do domu i myślę, że to już wątpliwości, a nie wejdziemy do domu, bo jest zamknięte, tak? No dobra. To chyba będziemy mogli wejść później, bo ja już w domu byłem przynajmniej raz i da się tam wejść. I faktycznie tam jest creepy dosyć. Okej. To jest jak na razie najgorszy wróg, jakiego spotykałem na swojej drodze. Gin, ścierwo, gin. Nie udało się doładować. Dobra, uciekamy. Wiem już na pewno, coś podniosłem, chyba leczenie. Wiem już na pewno, że z tym pomarańczowym, on chyba jest pomarańczowy, co? Czy czerwonawy? W każdym razie z tym większym wrogiem, tym o to właśnie. Zdecydowanie warto się dużo poruszać po mapie. Bo on, jak podejdzie blisko, to szarżuje na nas. I uniki nie za wiele pomagają w tym przypadku. Mam specjalnego skilla. Dobra, gin, już jest po tobie, żegnaj. I jeszcze mam jakichś pomniejszych wrogów. Nie wiem, czy oni się spawnują, czy mamy ich od razu na planszy, ale są w innym miejscu. I dopiero potem docierają do nas. Poszło całkiem nie najgorzej. Muszę te doładowania potrenować, bo to się bardzo przydaje w walce. Paszczomiot trzeciego poziomu bierzemy zdecydowanie. Pistolet był drugiego, także powinno być to na plus. Po muzyce i dźwiękach wnioskuję, że jeszcze jakiś wróg tu się czai gdzieś w okolicy. Szybkie skanowanie. I co to jest? Chłodziwo ataku alternatywnego. A, natychmiastowo resetuje cooldown. Ale to może najpierw powalczmy, uleczę się i podniosę tam ten przedmiot, bo też używanie przedmiotów po prostu usunie mi jedno uszkodzenie, które mam. Dobra, czyli tak, leczymy się. I podnosimy chłodziwo. To już wiadoma sprawa, tutaj jakieś leczanko, coś? Czy to gdzieś na dole będzie bardziej? Aha, tutaj, czyli zarośnięte. Tam na górze jest coś leczącego też, tylko jak tam wejść? Chyba dzięki temu. Dobra. I jest to sylfionowa żywica, to dobrze. Zwiększyła mi się integralność. I tam na górę wypadałoby jeszcze jakoś dotrzeć. Co oznaczają te takie białe drzwi z kółkiem na górze? O, czyli takie tutaj. Nie wiem, może to jest droga do celu? A wrota to są. Ciekawe.
To nawet schodzi na hita od paszczomiotu z takiego dystansu, także też... Naprawdę jest to słaby wróg? Nie wiem, może ma potężne ataki. Jeszcze nieraz nie zdarzyło mi się, żeby mnie zaatakował, więc... Trudno orzec. No dobrze, moi drodzy, wiecie co, no mamy ponad 50 minut na budziku. Więc... No niestety muszę zakończyć odcinek, mimo że chętnie bym jeszcze w tym odcinku ogarnął więcej, ale... Zrobiła nam się ta lokacja dosyć rozległa. Ciekawe, co to będzie za droga, do czego ona prowadzi. Tu gdzieś będzie można przejść dalej, ale to jest ścieżka poboczna. Tu też poboczna. No i tutaj mamy drogę do celu. Wygląda na to, że to jest dosyć blisko. Ale oczywiście trzeba poboczną ścieżynę obadać w imię eksploracji. Tymczasem z paszczomiotem żegnam się z wami. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania i widzimy się w sumie jutro, najprawdopodobniej w odcinku z Mortal Shell i potem może znowu zobaczymy się w Returnal. Do zobaczenia.